Cześć. Ja mam na imię Tomek, tak jak już powiedziała Gloria. Dzisiaj będę kontynuował serię, którą rozpoczął 3 tygodnie temu pastor Szymon. To jest seria W domu Ojca. Bardzo ważna seria, bardzo, bardzo taka bogata seria w treść i bardzo ważna dla każdego z nas jako części tej społeczności, jako części lokalnego kościoła, kościoła Dom. Dlatego, że nieprzypadkowo nosimy taką nazwę jako społeczność, właśnie dom, dlatego że chcemy być domem. Chcemy być domem Bożym, jesteśmy domem Bożym, w którym przebywa sam Bóg, bo Bóg nie przebywa w budynkach, nie przebywa tam, gdzie są jakieś ołtarze, w specjalnie wyznaczonych miejscach, tylko przebywa w ludziach, którzy właśnie są Jego domem. Po drugie, chcemy być domem dla każdego z nas. Chcemy być rodziną, jesteśmy rodziną. Mamy ze sobą bliskie relacje. I po trzecie, chcemy być takim domem, do którego może przyjść każdy. Może do niego dołączyć każdy. Może doświadczyć miłości Ojca. Może po wielu życiowych burzach dotrzeć do bezpiecznej przystani, do oazy na pustyni, gdzie doświadczy odświeżenia, gdzie zostanie uleczony ze swoich zranień. I właśnie dlatego mamy taką wspaniałą serię W domu Ojca. Pierwsza część nosi tytuł Zakorzenieni. Mówi właśnie tak o tej naturze domu Ojca, na czym polega to właśnie, że każdy syn marnotrawny, córka marnotrawna może tutaj przyjść i doświadczyć Bożej miłości. I jaka jest rola nas, którzy już wcześniej dołączyliśmy do takiego Bożego domu. Druga część nosi nazwę Przeprawić się na drugą stronę i właśnie mówi o tym, jak przez życiowe burze możemy przejść razem jako społeczność, kiedy mamy relacje, kiedy jesteśmy zakorzenieni w lokalnym kościele, w lokalnej społeczności, to jak to wpływa na nas, jak pomaga to nam w różnych życiowych zmaganiach. I dzisiaj trzecia część. Dzisiaj będę mówił w takim temacie mój kawałek podłogi. I zaraz już wyjaśniam, skąd taki tytuł. Często z tego miejsca, z tej sceny podkreślamy, że jako ludzie mamy taką tendencję do oczekiwania wspaniałych rezultatów, do pragnienia wielkich rzeczy, ale nie doceniamy tych pojedynczych kroków, które do nich prowadzą. Chcemy widzieć sukces w swoim życiu, chcemy widzieć dobre małżeństwo, dobrą pracę, karierę, dobre relacje z przyjaciółmi, ale nie doceniamy tego, że do nich prowadzą codzienne małe decyzje. Nie doceniamy tego i często zdajemy się na przypadek. Nie doceniamy małych, codziennych decyzji. Ja mam taką tendencję, myślę, że większość z nas ma taką tendencję. I podobnie jest w relacjach z innymi ludźmi, tak mówiąc już stricte o relacjach. Dlatego, że często przeoczamy to, co jest blisko nas, to, co jest najbliżej. Nie doceniamy tych ludzi, którzy są tutaj tuż obok i myślimy sobie, jak wspaniali są ci ludzie, których widzimy gdzieś w mediach społecznościowych, w telewizji, jak fajnie by było mieć z nimi relacje, jak fajnie by było obracać się w jakichś sferach, o których tylko marzymy, ale nie doceniamy tych ludzi, którzy są wokół nas na wyciągnięcie ręki. Dążymy do czegoś większego, do czegoś wspanialszego, a nie zdajemy sobie sprawy, że to, na czym powinniśmy się skupić, jest tuż obok nas i to jest Boże przeznaczenie. Ci ludzie, którzy są teraz wokół nas, wokół ciebie, wokół mnie, to jest Boże przeznaczenie dla naszego życia. Kiedy ludzie znający Boże Słowo, ale też ludzie religijni, spytali się Jezusa, kiedy był na tej ziemi, o to, jakie jest najważniejsze przykazanie, chcieli jakby sprawić, że się zająknie, że nie będzie umiał znaleźć odpowiedzi, bo jak można postawić jedno przykazanie nad drugim, to Jezus bardzo, bardzo umiejętnie to spuentował. Odpowiedź jego była w ten sposób, że po pierwsze, kochaj swojego Boga. Kochaj Boga całą siłą, całą myślą, całym sercem, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest drugie najważniejsze przykazanie, żeby skupić się na bliźnim, czyli na osobie, która jest obok ciebie i kochać ją i doceniać ją.
i świadomie budować relacje właśnie z tymi ludźmi, którzy wcale nieprzypadkowo są przy nas, są blisko nas. I myślę, że problemem w dzisiejszych czasach, żeby właśnie dobrze podejść do tego tematu relacji, jest taka optyka, takie myślenie skrajnie indywidualistyczne tak naprawdę, jak widzimy w naszej zachodniej kulturze, gdzie skupiamy się na sobie, gdzie myślimy o swoim rozwoju, myślimy o swoim dobru, myślimy o swojej przyjemności i często tak naprawdę mamy pewnego rodzaju takie klapki na oczach, bo staramy się, żeby w naszym życiu było dobrze, dlatego że myślimy indywidualistycznie, ale przy tym nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę dbając o ludzi wokół siebie, dbając o jakąś wspólnotę, w której jesteśmy, dbamy o samych siebie, bo jesteśmy jej częścią, bo jesteśmy tak naprawdę połączeni na dobre i na złe z ludźmi, którzy są blisko nas. I to w wielu, wielu różnych dziedzinach. Na przykład, jeśli jesteś w małżeństwie, to dbasz o swojego małżonka nie tylko dlatego, żeby jemu usłużyć, o niego zadbać, to jest ważne, żeby skupić się na drugim człowieku, ale tak naprawdę to jest głęboka mądrość, bo dbasz o samego siebie. Jesteś jedno z tą drugą osobą. Tak samo jest po prostu w rodzinie. Kiedy jesteś dobrym dzieckiem, które szanuje swoich rodziców, kiedy jesteś dobrym rodzicem, który troszczy się o swoje dzieci, który dba o ich emocjonalne potrzeby, rozmawia z nimi, który dba o ich rozwój, który spędza z nimi czas, to tak naprawdę dbasz o siebie w tym szerszym rozumieniu, o siebie jako część pewnej wspólnoty. Tak samo jest w pracy. Kiedy szanujesz swojego szefa, kiedy starasz się dobrze wykonywać swoją pracę, kiedy szanujesz swoich pracowników i nie chcesz ich wykorzystywać, tylko stawiasz im wyzwania, ale jednocześnie dbasz o nich, to dbasz tak naprawdę o tą wspólnotę. I tak samo oczywiście jest w Kościele. Szanuję swoich liderów, szanuję swoich pastorów, dlatego że mamy wspólny cel. Dążymy do tego, żeby przede wszystkim był uwielbiony Bóg przez to, co robimy jako społeczność, żeby dobrze się czuł w naszej społeczności, w tym domu, żeby było miło przebywać mu w nas, jako w ludziach, jako w społeczności, ale po drugie, żeby docierać do ludzi, którzy są wokół nas. Dlatego szanuję, dlatego współpracuję, bo wiem, że mamy jeden cel. I dbając o innych wokół mnie, dbam pośrednio też o siebie i to jest tak naprawdę najmądrzejsza postawa. I myślę, że jako Kościół, jako ludzie, którzy mają tą łaskę od Boga, że mogli doświadczyć tego ponadnaturalnego spotkania z Jezusem, właśnie w każdej dziedzinie naszego życia chcemy, powinniśmy promować tą wspólnotowość. To, że nie jesteśmy latającymi gdzieś wolnymi elektronami, ale że zawsze jesteśmy częścią wspólnoty i że chcemy dbać o tą wspólnotę, chcemy dbać o ludzi blisko nas, o relacje z nimi. I tutaj taki bardzo, bardzo ciekawy przykład z praktyki. Malcolm Gladwell w swojej książce, która nosi taki tytuł po polsku, Poza schematem, sekrety ludzi sukcesu, po angielsku Outliers, opisuje taki niezwykły przypadek wsi Roseto w Pensylwanii, w Stanach Zjednoczonych, w której okazało się, że ta lokalna społeczność bardzo rzadko choruje na choroby serca. Na przykład nikt poniżej 55 roku życia nie chorował na chorobę niedokrwienną serca. To stwierdzili badacze medyczni, naukowcy. I zastanawiali się właśnie, co jest tego powodem. Dlaczego ci ludzie są zdrowsi niż ogół społeczeństwa? Sprawdzali, czy może ich dieta jest jakoś szczególnie lepsza, bardziej wartościowa. Ale okazało się, że nie różni się za bardzo to, co jedzą. I okazało się, że ci ludzie w tej wsi Roseto
którzy zresztą w większości pochodzili z wsi Roseto Volafortore we Włoszech. To byli włoscy imigranci. Mieli bardzo głębokie, bardzo bliskie relacje ze sobą. I to sprawiało, do tego doszli badacze, że to sprawiało, że byli po prostu zdrowsi. Taka jest rola wspólnoty, taka jest waga tych relacji w naszym życiu. Naprawdę niesamowite. Nie tylko to, że się lepiej czujemy, ale to wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie. I chciałbym, żebyśmy przeszli przez kilka takich punktów właśnie, w jakich obszarach powinniśmy, chcemy dbać o ludzi, którzy są wokół nas. I po pierwsze, poproszę ten obrazek jeszcze. O, no coś tam widać. Właśnie to są ci ludzie z tej wioski Roseto, ci włoscy imigranci. Jak widzicie, trzymają się blisko siebie. Zawsze się trzymali. Teraz chciałbym, żebyśmy się skupili właśnie na pierwszym z obszarów, w którym powinniśmy dbać o wspólnotę, dbać o ludzi wokół nas. Dbam o ludzi, pośród których mieszkam. Dbam o swoich sąsiadów. Jako chrześcijanie mamy wieczną perspektywę. Wiemy, że idziemy przez to życie do czegoś dużo większego, czegoś dużo wspanialszego. I często ta perspektywa pomaga nam przejść przez trudne życiowe momenty, ale też ta perspektywa dla niektórych chrześcijan stała się tak naprawdę pewną przeszkodą w wykonywaniu, w dobrym wykonywaniu misji, jaką ma dla nas Jezus. To dlatego, że to poczucie odmienności, tożsamości, która jest inna od ludzi wokół, sprawiało, że się alienowali. Jeśli słyszeliście o takich ruchach jak Amisze, może jak Mennonici, to są ludzie, którzy celowo alienują się od całego świata, tworzą takie zamknięte enklawy, bo uważają, że tam lepiej, mogą być po prostu lepszymi chrześcijanami, tam nie aplikują zdobyczy cywilizacji, na przykład guzików u koszul, niektórzy z nich, bo uważają, że jest to niewłaściwe. Jakoś tam inaczej sobie spinają koszulę. I dla niektórych ludzi właśnie ta wieczna perspektywa, to poczucie odmienności stało się przyczyną do alienacji z tego świata. Ale czytamy takie bardzo ważne słowa Jezusa w jego modlitwie o apostołów podczas ostatniej wieczerzy, ale też o każdego z nas tak naprawdę, o wszystkich uczniów Jezusa. Czytamy w Ewangelii Jana 17, 14, 15. Ja im powierzyłem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, gdyż podobnie jak ja nie należą do świata. I teraz te słowa kluczowe dzisiaj. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Czyli widzimy z jednej strony, że rzeczywiście mamy inną tożsamość. Jako ludzie, którzy narodzili się na nowo. Mamy niebiańską tożsamość. Jesteśmy tutaj tylko na chwilę i idziemy świadomie do lepszego świata. Ale z drugiej strony to nie powinno w żadnym razie sprawiać, że się alienujemy od ludzi wokół nas, że ta nasza odmienna tożsamość sprawia, że czujemy się lepsi, czujemy się na tyle inni, że żeby nie mieć relacji z ludźmi wokół nas, to nie jest wolą Jezusa i to pokazał nam najlepiej swoim przykładem. Kiedy był z ludźmi, kiedy nauczał tłumy, które chciały go słuchać, które do niego lgnęły, dlatego że ich uzdrawiał, dlatego że karmił głodnych, dlatego że wyganiał nieczyste duchy z opętanych. Był z ludźmi, którzy nie żyli moralnym życiem, ale chcieli się zmienić. Jezus ich przyjmował, Jezus tych, którzy chcieli do Niego przyjść, to nikogo nie odrzucał. Celników, prostytutki. I
Mamy też bardzo ciekawą taką historię ze Starego Testamentu, która myślę może nam sporo dać właśnie w tym, jaką powinniśmy mieć perspektywę. Czytamy o Izraelu, o narodzie wybranym przez Boga. W Starym Testamencie czytamy takie słowa, że Bóg już tak długo, po prostu przez wieki, starał się zdyscyplinować swój naród do tego, żeby byli mu wierni, do tego, żeby tylko jemu służyli, żeby nie oglądali się za innymi bogami. I to trwało naprawdę bardzo długo i w końcu Bóg postanowił, że musi zrobić coś takiego radykalnego i zdyscyplinował ich w ten sposób, że wysłał ich do niewoli na 70 lat, na konkretny okres. Przyszło obce mocarstwo i zabrało ludzi z Judy właśnie setki kilometrów dalej do Babilonu, do Imperium Babilońskiego. Więc mamy taką perspektywę, taką rzeczywistość, gdzie Boży ludzie byli otoczeni przez zupełnie innych ludzi, o innym systemie wartości, ludzi wierzących w niewierzących w Boga Jahwe, w Boga Biblii, tylko w inne bóstwa, więc mogli się czuć i czuli się zupełnie odmienni. Ale jaka miała być ich postawa wobec tej rzeczywistości, która była odmienna? Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment, kilka słów z Księgi Jeremiasza z 29 rozdziału. Trzy wersety, od 4 do 7. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich skazanych na wygnanie z Jerozolimy do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i korzystajcie z owoców. Pojmujcie żony, by mieć synów oraz córki. Szukajcie też żon dla swych synów, szukajcie mężów dla córek. Miejcie wnuków i wnuczki, niech was przybywa. Nie bądźcie tam nieliczni. I teraz najważniejszy dla nas werset. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. Módlcie się za nie do Pana. Od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. I tak jak Żydzi wtedy w Babilonie czuli swoją odmienność, widzieli inny system wartości w stosunku do tego, który mieli Babilończycy. Ale Bóg mówi do nich, że pomyślność, wasze dobro jest wprost zależne od tego, jak wiedzie się właśnie temu miastu, temu państwu, do którego was wysłałem. Dbajcie o to, żeby tam było dobrze. Budujcie jego dobrobyt. Nie alienujcie się. I dzisiaj właśnie jest też dla nas, jako chrześcijan, jako ludzi wybranych przez Boga, mających swoją niebiańską tożsamość, jesteśmy powołani do tego, żeby dbać o dobro, o pomyślność tego miejsca, w którym jesteśmy, miasta, w którym jesteśmy, okolicy, w której żyjemy, kraju, w którym jesteśmy. Po drugie, dbam o ludzi, z którymi pracuję. I tutaj pozostajemy dalej, chciałbym, żebyśmy pozostali dalej w tej rzeczywistości wygnania, niewoli babilońskiej i pochylili się na chwilę nad Danielem. Danielem to był jeden z wielu młodych ludzi, którzy zostali zabrani ze swojej ojczyzny, ze swojego kraju właśnie do Babilonu w tym okresie niewoli babilońskiej. Został zabrany jako bardzo młody człowiek, jako jeden z jakiegoś takiego, z lepszej rodziny, z wyższego rodu. I Daniel oczywiście mógł czuć niechęć, mógł czuć wrogość w stosunku do Babilończyków, którzy go zabrali z jego domu, którzy zniszczyli jego kraj, którzy zniszczyli piękną stolicę, Jerozolimę. Powiedzmy, że mógł tam żyć w tym Babilonie, mógł podjąć jakąś najprostszą pracę, żeby nie zginąć z głodu, ale trzymać się z dala i z całego serca po prostu nienawidzić tych Babilończyków, którzy go otaczali. Ale co czytamy? Czytamy, że właśnie w Księdze Daniela, że Daniel miał wiele talentów, był obdarowany przez Boga, miał dar proroczy, miał taki dar, że tłumaczył sny. I widzimy, że kiedy król Babilonu poprosił go o wytłumaczenie snu,
potrzebował takiego wytłumaczenia snu, to on użył tego daru. On tak naprawdę w ten sposób zadbał o dobro tego władcy i pośrednio też ludzi, którzy tam mieszkali. Czyli dawał to, co miał najlepszego. Używał swoich darów i talentów od Boga do tego, do pracy, dla dobra ludzi, pośród których był. Czytamy takie słowa, że w Danielu był niezwykły duch. Wkrótce okazało się, to jest księga Daniela 6:4, wkrótce okazało się, że Daniel wyróżniał się na tle pozostałych ministrów i satrapów, ponieważ był w nim nadzwyczajny duch. Król zamierzał nawet powierzyć mu rządy nad całym królestwem. Niesamowita historia, że Daniel postanowił, że nie będzie właśnie alienował się, nie będzie jakoś hodował tego poczucia krzywdy, które mógł mieć wobec Babilończyków, ale że do pewnego stopnia z poszanowaniem też Bożych zasad, Bożego prawa, co do którego nie szedł na kompromisy, więc żył prawdą, ale do pewnego stopnia zakorzeni się i stanie się częścią tego obcego tak naprawdę społeczeństwa, obcej społeczności i będzie jak najlepiej potrafi, jak najstaranniej pracował, używał swoich darów, swoich talentów dla dobra władcy, dla dobra ludzi, pośród których był. I takie połączenie właśnie, po pierwsze szanowanie Boga i Jego zasad, ale z drugiej strony też dbanie o ludzi wokół nas jest niesamowicie potężne, dlatego że czytamy po jednej z takich historii, w której Daniel właśnie w niesamowity sposób pomógł królowi Babilonu, czytamy, że ten władca wysłał do wszystkich prowincji, do wszystkich ludów, nad którymi panował, pewnie do jakichś tam lokalnych władców, którzy tam byli, żeby oni to mogli przekazać dalej, takie niesamowite słowa. Nebukadnesar, król do wszystkich ludów, narodów i języków, które zamieszkują całą ziemię. Pokój niech wam się pomnaża. Uznałem za właściwe oznajmić wam o znakach i cudach, których dokonał na mnie Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są jego znaki, jak potężne są jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie. Bóg odebrał sobie wielką chwałę poprzez taką dobrą postawę Daniela. Poprzez to, że Bóg zawsze był na pierwszym miejscu, ale z drugiej strony on dbał o ludzi wokół siebie, pracował najlepiej jak umiał i używał Bożych talentów, Bożych darów właśnie, żeby budować dobrobyt, usługiwać ludziom wokół siebie. I do tego samego Jezus wzywa każdego z nas na co dzień. Jesteśmy do tego powołani, żeby czuć się częścią tego środowiska, w którym jesteśmy. I też powinniśmy jako chrześcijanie być w każdym środowisku tak naprawdę. Bóg nas wzywa do tego, żeby Jego Kościół był i był światłem w każdym miejscu, żebyśmy byli w show biznesie, żebyśmy byli w mediach, żebyśmy byli twórcami kultury, żebyśmy byli lekarzami, nauczycielami, prawnikami. Może nawet jest miejsce, myślę, że nawet jest miejsce na działalność polityczną, społeczną, żeby tam świecić, żeby tam dbać przez miłość, jaką Bóg wkłada w nasze serca, o ludzi, którymi jesteśmy otoczeni i oddawać tym samym chwałę Bogu. I takie małe świadectwo, ale myślę, że takie, z którym możemy się utożsamić z mojego życia. W mojej firmie pracuję jako prawnik, w takiej firmie doradczej. Była taka pewna sytuacja, że po prostu był projekt, który był dosyć pilny i czułem się sfrustrowany, bo osoba, która jakby prowadziła ten projekt, zarządzała, dużo zlecała mi prac, miałem też tam inne swoje obowiązki, które też musiałem wykonywać, a tutaj wpadały te zadania w związku z tym pilnym projektem. Czułem się trochę sfrustrowany, bo właśnie tam pojawiały się nadgodziny i jakby nawet pojawiały mi się takie myśli, że może zostawić tą pracę, może opuścić to miejsce, ale tak jednak nie poddałem się i błogosławiłem tą osobę właśnie, która zarządzała tym projektem, modliłem się o nią,
zdecydowałem, że ona na pewno też potrzebuje wsparcia, że ona na pewno potrzebuje pomocy i dlatego często jestem o coś tam proszony i mam dużo pracy do zrobienia, czasochłonnej. I zdecydowałem, że po prostu poczuję się właśnie częścią tego zespołu. Będę modlił się o tą osobę, która prowadzi projekt i no, czasami zaakceptowałem to, że czasami może się zdarzyć tak, że po prostu trzeba trochę więcej i ciężej popracować, bo jesteśmy zespołem i po prostu gramy do jednej bramki. I wiecie, ta sytuacja się skończyła, ja jestem cały czas w tym samym miejscu. Mam dobre relacje z tą osobą, która prowadzi ten projekt, który wtedy był taki gorący. I jestem zadowolony naprawdę z relacji, jakie tam mamy. I myślę, że to jest właśnie między innymi to, do czego wzywa nas Bóg, żeby brać odpowiedzialność, żeby czuć się częścią tego miejsca, gdzie jesteśmy, żeby dbać o dobro po prostu. Nas jako grupy, jako wspólnoty, gdziekolwiek jesteśmy postawieni. Po trzecie, dbam o miejsce, w którym mieszkam, dbam o swoją pracę, o ludzi, z którymi pracuję, dbam o swoją rodzinę. Apostoł Paweł napisał takie mocne słowa, ale warto je przeczytać w pierwszym liście do Tymoteusza 5:8. Kto nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Mocne słowa, ale pokazują nam też to, że jest pewna hierarchia, tak? Że jeśli nie jesteśmy w stanie zadbać właśnie o tych ludzi, którzy są nam najbliżsi tak cieleśnie, kiedy nie jesteśmy w stanie czasami ugryźć się w język, czasami po prostu zrobić coś, co jest nam nie po drodze, żeby zadbać o nich, no to nie powinniśmy starać się dbać o ludzi gdzieś dalej, bo tak naprawdę jeśli nie dbamy o tych najbliżej, no to jak możemy zadbać o ludzi, którzy są gdzieś tam daleko. Dlatego też warto jest, powinniśmy skupiać się na naszych bliskich, utrzymywać z nimi kontakt, pamiętać o tym, czy mają wszystko, czego potrzebują, jeśli mamy starszych rodziców, jeśli mamy kogoś potrzebującego w rodzinie. Kolejna sprawa, kolejny obszar to Dom Boży. Dbam o Dom Boży, o ludzi, z którymi jestem w Kościele, a raczej z którymi razem jestem Kościołem. To polega przede wszystkim na tym, żeby podjąć taką decyzję właśnie w zmianie sposobu myślenia, że nie chodzę do Kościoła, ale jestem Kościołem, jestem nim cały czas, jestem nim w każdej chwili, nie tylko w niedzielę, ale w każdym dniu tygodnia, w każdej minucie tak naprawdę. I tutaj możemy sobie to porównać do tego, że każdy z nas może być albo taką rośliną doniczkową, w takim wymiarze duchowym, rośliną doniczkową, która ma swoją jakąś małą doniczkę, tam jest trochę ziemi i może się troszeczkę tam rozwinąć, troszeczkę urosnąć, a kiedy w tym miejscu, w którym się posadziła, postawiła, może wziąć tą doniczkę i gdzieś sobie potuptać dalej, uciec do innego miejsca. Ale z drugiej strony każdy z nas może też zakorzenić się. To znaczy wyjść z tej małej, ciasnej doniczki i w danej lokalnej społeczności, z którą się utożsamiasz, której fundamenty, wartości akceptujesz, postanawiasz w pewnym momencie, że stajesz się jej częścią po prostu, na dobre i na złe, że angażujesz się w służbę, że dzielisz swoje życie z innymi, że nie jesteś anonimowy, że chodzisz na spotkania domowe i z jednej strony nie możesz się przenieść, może na pewno bywa to niewygodne, bywa to trudne, żeby cały czas być w tym samym miejscu, z tymi samymi ludźmi, ale z drugiej strony pomyślmy sobie o tym, jak może się rozwinąć
powiedzmy drzewko w takiej małej doniczce, a jak może się rozwinąć, kiedy jest posadzone w ziemi. W ziemi nad wodą, nad, w żyznej ziemi nad wodą, którą właśnie jest ta lokalna społeczność. Jak możesz się rozwinąć, jak możemy się w każdym obszarze tak naprawdę, w każdym obszarze wzrosnąć. I ja na pewno mogę to powiedzieć o sobie, że kiedy 4 lata temu przyjechałem do Warszawy na studia, to przez jakiś tam krótki czas odwiedziłem kilka społeczności, ale potem po jakimś czasie zdecydowałem, że Kościół dom, że to będzie moja lokalna społeczność, że tutaj się zakorzenię, że tutaj będę zasadzony. I widzę wielkie błogosławieństwo w tej decyzji, w tym, żeby być tutaj tak na 100%, żeby tutaj się angażować w służbę, w życie Kościoła, modlić się o pastorów, o liderów, modlić się o społeczność, żeby dzielić się regularnie z finansami, które daje mi Bóg, żeby być tutaj w każdym sezonie po prostu. W każdym sezonie. I widzę rozwój w relacji z Bogiem. Widzę rozwój, na przykład to, że mogę tutaj do was mówić, tak? Rozwój w takiej dziedzinie. Rozwój w jakichś moich horyzontach, kiedy obserwuję ludzi, którzy prowadzą swoje biznesy z sukcesem, którzy rozwijają nowe marki, którzy są świetnymi specjalistami w swoich dziedzinach. Niesamowite słowa powiedział przyjaciel domu, pastor David Dory, który przed COVID-em bywał u nas. Powiedział takie niesamowite słowa, że każde błogosławieństwo, każda dobra rzecz w naszym życiu pochodzi od Boga, ale przychodzi do nas poprzez lokalny Kościół. Wyraził się w ten sposób nawet, że każda dobra rzecz. I naprawdę widzę w swoim życiu, że gdyby nie lokalny Kościół, to nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Byłbym mniejszą rośliną, mniej rozwiniętą, miałbym po prostu, dużo bym stracił. Nie dałbym dużo od siebie, ale też bardzo wiele bym stracił. Myślę, że więcej bym stracił niż to, co gdzieś tam bym samolubnie zachował, to czym się dzielę od tych 4 lat tutaj w tej społeczności. I rzucając jakieś takie konkretne wyzwania nam w tym dziwnym czasie, w tym trudnym czasie, tak relacyjnie, pandemii, w jaki sposób możemy wyjść z takiej izolacji właśnie, bo ten temat, o którym dzisiaj mówię, tak jak kiedy o nim sobie myślę, to często wydaje mi się, że nawet przed pandemią często dystansowaliśmy się społecznie, zachowywaliśmy ten dystans w takim bardziej głębokim znaczeniu, nie ten taki fizyczny, cielesny, ale co do naszego życia, kiedy nawet mieliśmy jakieś, jako ludzie, powiedzmy ludzie zachodu, tak, ludzie z Europy, nie jesteśmy skłonni już tak jak kiedyś dzielić życia z innymi ludźmi, nasze relacje są bardziej powierzchowne, naskórkowe, takie trendy jak ciągły rozwój tych narzędzi internetowych, technologii, to nie sprzyja właśnie temu, żebyśmy budowali głębokie relacje. Jeśli obserwujecie jakiś tam rozwój technologiczny, to na przykład w Japonii są takie urządzenia, nie wiem, jakby to określić, wygląda to jak, powiedzmy, jak taka lampka, takie pudełeczko, gdzie jest taki mini hologram i to jest po prostu twój kumpel, do którego możesz mówić, z którym możesz rozmawiać, który cię wita, jak wracasz po tam 14 godzinach ciężkiej, wyczerpującej pracy, bo nie masz po prostu siły i ochoty na relacje z prawdziwymi ludźmi, którzy mogą cię drażnić, mogą nie robić rzeczy po twojej myśli, ale ten hologram, ten program jest do ciebie dostosowany i jest jakimś takim niby substytutem tych prawdziwych relacji. Więc w jaki sposób możemy
wychodzi z takiej izolacji w swoim życiu. Myślę, że powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, że ta sytuacja, w której jesteśmy, skończy się. Prędzej czy później się skończy, ale żebyśmy też jak tylko możemy walczyli o nasze relacje, które mamy teraz. Dopóki jest to możliwe, kiedy jest to możliwe, spotykajmy się jako Kościół. Bądźmy obecni. Bardzo się cieszę, że dzisiaj, chociaż w ograniczonej liczbie, chociaż z tymi odstępami, ale widzę pełną salę. To jest bardzo zachęcające, bardzo fajne. Przychodźmy na spotkania domowe, spotkania w tygodniu. Budujmy te relacje. Jeśli czujesz się źle, jeśli jesteś w jakiś sposób przeziębiony i nie chcesz zresztą rozsądnie spotykać się w tym danym momencie te choroby z innymi, to bądź obecny w taki sposób, jak tylko możesz. Bądź obecny online, dzwoń, nie odcinaj się. To samo się tyczy naszej pracy. Na przykład jeśli pracujesz cały czas zdalnie i jeśli nie ma takiej praktyki w twoim zespole, to może zaproponuj regularne spotkania właśnie przez jakiegoś Zooma lub coś takiego, żeby ta namiastka relacji na ten okres epidemii mogła mieć miejsce, mogła się odbywać. Także spotkania, myślę, utrzymywanie kontaktu, nawet jeśli nie jest to teraz możliwe, to telefonicznego, przez jakieś komunikatory, może napisz list do kogoś, jeśli jest to osoba taka zupełnie analogowa i piszcie ze sobą listy. Jeśli czujesz się na siłach, jeśli masz trochę czasu, to może warto jest gdzieś zaproponować osobom potrzebującym, osobom starszym, jakąś pomoc ludziom wokół ciebie. Tak, wrzucić powiedzmy do skrzynki na listy karteczki z taką ofertą, że mogę zrobić zakupy albo może po prostu mogę z tobą porozmawiać przez telefon, bo nie masz nikogo, a już nie wytrzymujesz całej tej atmosfery związanej z koronawirusem. Po prostu interesujmy się. Interesujmy się życiem ludzi wokół nas. Pamiętajmy o naszych bliskich. Otrzymujmy z nimi kontakt. Pamiętajmy, żeby zadbać właśnie o tych, którzy są starsi czy jakkolwiek potrzebujący. Zadbać, żeby mieli to, co jest im potrzebne. Pracujmy, starajmy się dobrze wykonywać naszą pracę dla dobra całego zespołu, dla dobra ludzi wokół nas. I po prostu nie izolujmy się, tylko nie dystansujmy się, tylko bądźmy razem. Ale jeszcze na koniec. Na koniec chciałbym jeszcze przeczytać jeden taki wyjątkowy fragment i pomodlić się, bo może teraz słuchasz tego, co mówię i myślisz sobie, o czym ty w ogóle mówisz? Już dawno zerwałem wszystkie kontakty z moją rodziną, teraz straciłem pracę przez COVID-a, nie mam żadnych przyjaciół, jestem sam, nachodzą mnie czarne myśli, może to są myśli samobójcze. Może twój cały świat runął przez właśnie tą sytuację epidemiczną. Może czujesz się, jakbyś był po prostu pośród ruin swojego życia i myślisz sobie, o czym w ogóle ja mówię, o jakich relacjach, kiedy twoje życie jest zrujnowane. Jest taka niezwykła historia w Biblii. Jest taka bardzo mała księga, Treny, czy inaczej Lamentacje. I ona opowiada, czy właściwie ona jest narracją człowieka, który widział bardzo złe rzeczy wokół siebie. To jest znowu prorok Jeremiasz, o którym wcześniej wspomniałem. I w tej Księdze Lamentacji on po prostu opisuje całą tą sytuację, co się stało w momencie, kiedy wrogowie Izraela przyszli, zniszczyli ten kraj.
i zabrali Żydów do niewoli. On widzi wokół siebie ruiny, widzi ruinę swojego życia tak naprawdę. I mówi bardzo mocne, ciężkie słowa. Ja jestem tym człowiekiem, który widział niedolę pod rózgą jego gniewu. To mnie skierował i wprowadził w ciemność zamiast w światło, to przeciw mnie się zwrócił i kierował swą rękę cały czas. Pomarszczył moje ciało i skórę i pokruszył kości, oblężył mnie kordonem, jadu i mozołu, kazał mi mieszkać w ciemności, jak dawno umarłym. Ogrodził mnie, bym nie uszedł, włożył mi ciężkie kajdany. Choć wzywałem pomocy, odciął się od mojej modlitwy. Zagrodził mi drogę kamiennymi blokami i splątał moje ścieżki. I tutaj abstrahując od tego, są to słowa człowieka. To jest oczywiście słowo Boże przez cały czas, ale to jest narracja człowieka. I czy on właściwie odczytuje tą sytuację, czy Bóg jest sprawcą tych nieszczęść, czy raczej ich autorem, czy raczej ich powodem jest to, że po prostu żyjemy w niedoskonałym świecie, to, że Bóg po prostu pozwolił na wybory nam, ludziom, i pozwala na działanie też pewnym mocą ciemności, żeby działały zgodnie ze swoją wolą. I dlatego widzimy złe rzeczy, widzimy bardzo złe rzeczy, które nie są tym, co Bóg zamierzył dla ludzi, nie są jego taką pierwotną wolą, ale dzieją się dlatego, że zgodnie po prostu z tym, że żyjemy w świecie, gdzie jest wolna wola, gdzie Bóg stworzył nas i aniołów, moce duchowe, autonomicznymi stworzeniami. Więc już nie wchodząc w to, czytamy o tym, jak Jeremiasz wtedy się czuł, czytamy, jak Jeremiasz był zdruzgotany, widział ruiny kochanego miasta Jerozolimy i widział ruiny swojego życia. Ale może niewielu z was kojarzy te słowa, ale pewnie wielu z was kojarzy słowa, które są potem, jakie on wypowiada. Niewyczerpane są dowody łaski Pana. Jego miłosierdzie nie ustaje. Co rano daje o sobie znać na nowo. Wielka jest Twoja wierność. Pan jest moim działem. Mówię to z przekonaniem i w Nim pokładam nadzieję. Pan jest dobry dla tego, który w Nim pokłada nadzieję, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana. I słowa, które często są uznawane za taki hymn nadziei po prostu, wypowiedział człowiek, którego otaczało zniszczenie, którego otaczały zgliszcza świata wokół niego i jego własnego życia. Ale wypowiedział je przez wiarę, bo zawołał do Boga i wiedział, że to jest prawda. Że kiedy widzi tak złe rzeczy wokół siebie, to może cały czas zawołać do Boga, który jest w stanie odbudować z największych zgliszczy nasze życie. Który jest w stanie przywrócić nam nadzieję, jeśli do Niego zawołamy. Który jest w stanie podnieść nas z najgorszego upadku, który oddał swoje życie jako Jezus Chrystus na krzyżu po to, żebyśmy my mogli mieć życie, i dlatego jesteśmy pewni, że On chce dla nas dobrych rzeczy, że On chce dla nas pełnego życia i że kiedy do Niego zawołamy, to przyjdzie Jego odpowiedź, to przyjdzie Jego ratunek. I dlatego jeśli dzisiaj się czujesz jak Jeremiasz wtedy, kiedy wypowiadał te słowa, to chciałbym pomodlić się razem z Tobą. Jako Kościół chcemy pomodlić się o każdą z takich osób. Jeśli jesteś tutaj, na tym miejscu, czy jesteś z nami online, jesteś na transmisji, to wiedz, że możesz zawołać do Boga. Do Boga, który się o Ciebie troszczy i chociaż teraz widzisz złe rzeczy wokół siebie, to On jest w stanie odpowiedzieć Ci i dać Ci nową nadzieję. Bo Jego dowody łaski są niewyczerpane i po nocy problemów objawiają się każdego ranka na nowo.
i chciałbym, żebyśmy razem się o to pomodlili. Ty zawołaj do Boga. Zawołaj do Boga z wiarą, szczerze. Powiedz Mu, jak się czujesz, ale też wyznaj, że tylko On jest w stanie Ci pomóc. Skontaktuj się z nami jako Kościołem. Gwarantuję Ci, że jeśli zawołasz dzisiaj do Boga, to zobaczysz zmiany, to zobaczysz nowe początki w swoim życiu. Pomódlmy się. Dobry Boże, tak bardzo dziękujemy Tobie, że możemy Ciebie nazywać w ten sposób, nawet kiedy widzimy złe rzeczy, Panie. Wiemy, że Ty zawsze jesteś dobry, Panie. Wiemy, że Ty masz dobre myśli o człowieku, Boże. Że jako ludzie często wybieramy zło, Panie, i widzimy konsekwencje tego zła, dlatego że po prostu tak musi być. Zło spotyka się z konsekwencjami, a czasami widzimy rzeczy, którym nie zawiniliśmy, Panie, i przez które cierpimy. Ale wiemy, że Ty jesteś Bogiem, który kiedyś odda wszystkim sprawiedliwość, ale co dużo lepsze dla nas, co dużo jest lepszą wiadomością, dla każdego ma miłosierdzie i dla każdego ma łaskę. Panie, i teraz tak chcemy wołać z każdą osobą, z każdym człowiekiem, który czuje się skruszony, który jakkolwiek by to nie odczytywał, który czuje się skruszony, czy to uważa jako przez Ciebie, czy przez los, czy przez życie, jakkolwiek by tego nie nazwał, Panie. My razem z takim człowiekiem dzisiaj wołamy, z każdą taką osobą, Panie, o nowy początek. Wołamy, że bez Ciebie, Panie, nigdy nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Że trudne chwile nam to bardzo dobitnie pokazują, ale nigdy nie jesteśmy w stanie, Panie, tak naprawdę przejść przez to życie bez Ciebie. Dlatego wołamy, Panie, wołamy z każdą osobą, która widzi teraz ruiny w swoim życiu, o nowy początek, bo Ty jesteś Bogiem, który buduje, który daje nowe życie, który tworzy drogę przez morze, który tworzy piękno z popiołów, Panie Boże, i wołamy z każdą z tych osób, Panie, i też oddajemy każdą z trudnych sytuacji w życiu każdego z nas, Panie Boże, w których się czujemy beznadziejnie, w których stracimy kontrolę, w których nie wiemy, co robić. Panie, wołamy do Ciebie, bo wiemy, że Ty troszczysz się o nas, że Ty jesteś dobrym Bogiem, że do Ciebie zawsze możemy się zwrócić i że jeśli jesteśmy, Panie, jesteśmy Twoimi dziećmi, to Ty nigdy nas nie porzucisz i nigdy nie zostawisz. I mówimy to z wiarą i ufnością. I już bardzo dziękujemy Tobie, Panie, za wszystkie świadectwa, jakie będziemy słyszeć, Panie, Twojego zaopatrzenia, Twojej opieki, Twojego ponadnaturalnego pokoju, uzdrowienia w tym trudnym czasie. Boże, dziękujemy Tobie i kochamy Ciebie.